Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku challenge od Grafa na Lunar Kliencie. Zapraszam was wszystkich do oglądania. Moi drodzy, znajduję się na takim ładnym świecie, nie wiem jak to powiedzieć. Seed, proszę bardzo, dam wam do opisu. No i cóż, ja sobie zrobię oczywiście teraz szybko platformę. No i cóż, widzimy się za chwilę. I cóż, już się znajduję na platformie Y256, widzicie to oczywiście po drugiej stronie kamerki, chyba z tej strony, czekajcie aż sprawdzę. O dobra, to jest z tej strony, nie widziałem, ponieważ mam tyle aplikacji otwartych, że nie widzę w ogóle podglądu na OBS-ie. Dobra, pierwsze wiadra jakie zrobimy, no to tradycyjne wiadro na Y1, już wam zaraz pokażę, że to będzie Y1. Łatwe jak barszcz, proste jak barszcz. O, tutaj owca jakaś zginęła, czekajcie, usuńmy sobie tego. Jak widzicie, jestem na Y1, poniżej jest Void. Zginę szybko wszystkie itemy. Tutaj równa się item. To nie ma itemów. Wiecie, ja tylko tutaj sobie uzupełnię, w razie czego, żebym tutaj wiadra nie zrobił. I powinno się zgadzać. Dobrze jest. Z pompony to sobie tam nie zrobiłem, więc ja się, pozwólcie, że tepnę. Na 6, doskonale. Tylko sobie tu jeszcze spawn pointa zostawię i zmieniamy sobie na survival. Pierwsze wiadro zrobione. Teraz sobie sprawdzę drugie wiadro. Opuszczenie bakieta. No to lecimy. Wiaderko sobie leci, ja sobie patrzę w górę na słońce. Zuma graf rzekomo miał nie używać, ale ja wszystko użyłem i się pierwsze wiadro nie udało. Zapomniałem jeszcze o game rule inventory na tłum. Pójdźcie, że ja sobie zmienię tutaj w odpowiednim momencie. Kilnę się. Kilnę respawn. O, tutaj coś. Latki nie dochodzą. No to jeszcze raz próbujemy, aż mi się uda. Oczywiście nagrywam to, mam nadzieję, bez montażu. Jeszcze nie bakieta. Dałem tę wodę, prawda? Dałem. Dobra, to upuśćmy bakieta i zbierzmy wodę. I umrę, patrzcie. Nie umarłem. Udało się, może nie, dobra. Jeszcze raz spróbujmy, aż mi wyjdzie. Upuszczenie bakieta, mam nadzieję, że będzie odcinek nie za długi. Wiadro mi zniknęło, gdzie to wiadro? Dobra, jest, jak nisko. Udało się, essa. No i kolejnym bakietem będzie chyba warstwa na craftingi. Czekajcie, tylko sprawdzę. Idziemy, kolejne wiadro w ekwipunku, papa. Hopsa. Warstwa craftingów. Warstwa craftingów na samym dole, więc sobie polećmy, może wiadro mi się uda. Może nie, nie chcę próbować, więc sobie zmienimy na creative'a. Szybko tutaj sobie ustawmy fill odtąd do tamtej kratki. Craftingi dotąd. Crafting table, gdzie jest crafting? Tutaj jest crafting table. I to będzie w sumie również proste, ponieważ wystarczy trzymać shifta. Mogę nawet ponownie z wyrzuceniem wiadra zrobić, to nie ma różnicy tak naprawdę. 360 dodatkowo zrobię, trzymam shifta, udało się. Dziękuję, proste jak barszcz. Za pierwszym razem, to jest. Dobrze, no to teraz trzy od Grafa. Bedrock, poproszę tutaj z powrotem, no chyba, że będzie co innego, zobaczymy sobie. Trzy wiadra od Grafa, co Graf nam tutaj zaprezentuje? Dawno tego nie oglądałem tak naprawdę. I teraz skok na craftingi, trączka mi klatki tutaj nie dołu... Nie doulewają. Cyferku, cyfer. I trzy challenge do ciebie, powiem, że robiłem trzy twoje challenge, jeżeli... ciebie.
Podwójne R5. Nie powiem, będzie to dla mnie wyzwanie. Klatki znowu mi tu nie doulewają. Dobra, podwójne F5, lecimy. Dobra. Wylałem wodę, co jest? To jest takie pytanie, to było na crafting, czy nie na craftingi? Sprawdźmy to. Bo nie jestem pewien, jeżeli na craftingi, to mogłem to spartolić. Tak, na craftingi zrobić, więc... nie Bedro, crafting table. Dobra. I muszę zabrać niestety wodę teraz. Shiftem oczywiście. Dobra. Zmienimy się, polecimy na górę. Znowu klatki coś nie doulewają. Dwójne F5. Wlałem wodę znowu. Nie wiem czemu, ale znowu mi coś nie pykło. A, jeszcze raz próbujemy, aż się uda. Cyk. Bo ja mam trzy kolejne challenge. Nie wiem, czy gra w to zobaczy. Cyk. Ważne. A, F5. Muszę spamować chyba. Inaczej tego nie zrobię. Dobra, nie walnęło tym razem w wiadra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Jest! Udało się. Dobra, musiałem obliczyć sobie piki. Dobra, kolejny challenge. Jeżeli się nie mylę, no to najpierw slime block, a później wiadro. To muszę to sprawdzić, upewnić się. Tak jest. Slime block. Najpierw slime block na bedrocka, więc sobie zróbmy tutaj taką większą warstwę bedrocka. Cyk, 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 cyk. Ilnijmy się, dodajmy sobie slime blocka do ekwipunku. Slime block, cały stack to może będzie za dużo. Dlatego jednego wiadra się pozbędziemy. O, tam lawa jest. I sobie tutaj zostawimy je tak, tak, tak. Dobra, no to lecimy. Ostatni challenge będzie najtrudniejszy, bo teraz mamy przedostatni. Udało się, 360 i na wiadro. Nie ten slot miałem. Dobra, zniszczmy sobie slimebola. Wystarczy spację trzymać. Voila. Wymienimy się. Dobra, zmienimy sobie sloty, tak mi będzie łatwiej. Albo w sumie tak. Nie ten slot miałem. Dobra, spróbujmy. Jeszcze raz, póki mi się uda. Zoom mogę używać w sumie. 360. Potwórna. I udało się. Easy. Easy, lemon squeezy, prosto jak barszcz. Nie wiem co dalej powiedzieć. I ostatni challenge. Najtrudniejszy. Aż będę musiał sobie zmienić ten. Jak to się nazywa? Ustawienia w Minecrafcie. A, coś miało go swędzi podczas nagrywek bywa. I ja sobie ustawię tutaj controls. Shift. Pod lewy przycisk. Dobra, powinno działać. Prawym przyciskiem mogę nadal budować. Więc po prostu spamujemy. XD. Kill. Będzie to trudne, bardzo trudne. Dlatego ja sobie nawet wezmę myszkę. Wiem. Jeszcze raz, póki mi się nie uda. Mamy czas. Ja przynajmniej 8 minut. Bo zaraz mam lekcję. Najwyżej spróbuję się połączyć na lekcji. No chyba, że sobie jednak zmienię te ustawienia. Będę miał jednak ten lewy shift. Prawie. Kiedyś mi się tak udało. Nie wiem, czy to się nagrało wtedy. Jeżeli tak, to będę mógł wam nawet pokazać. Butterfly, robi butterfly klika na shift. Kiedy mi się to uda. W sumie teraz to nie ma co spamować, dopiero teraz.
prawie na rogu byłem. Dobra, spróbujmy może na brzeg się. Bez wyrzucenia miało być. Udało mi się postawić przynajmniej. Dlatego... tyk, tyk, myk. A, pod tym przyciskiem nie mam nic. Dobra. Teraz, jeszcze raz. Mam 7 minut do lekcji. Najwyżej po lekcji nagram. Teraz zrobię po prostu długie cięcie. Nocka już zaszła. Oczywiście gram na peacefulu. Prawie. Jeszcze raz. I ja mam czas jeszcze. Nie wiem, czy wy macie, drodzy widzowie, czas, czy nie. Najwyżej będę robił spore cięcia. No to może teraz timelapse taki zrobię. Zobaczcie sobie. Timelapse. O, właśnie teraz. Jest! Udało się! Nie wiem, czy wiecie, ale to jest naprawdę bardzo trudne do zrobienia. Dlatego teraz mam swoje trzy challenge. Może Grab kiedykolwiek je zrobi. Więc tak, pierwszy item. Jest to elytra. Dodajemy sobie, dostajemy achievement, zakładamy ją. W sumie mogę ją wyrzucić. Patrzcie, mam ją. Survival i uwaga. Mamy elytrę w locie, mamy wiadro, na craftingi, liftem i palimy wiadro, chociaż mi to się nie wyszło, bo źle wziąłem, zapaliliśmy szybciej. To oczywiście jest szybciej, elytra mam nadzieję, że się nie zniszczy zbyt szybko. Tak, i zniszczymy się. Mam nadzieję, że klocki nie są zbyt głośne. Jeszcze raz, elytra odpalona. Kliknąłem i nie zaliczyło wiadra. Nie wiem czemu. 5 minut do lekcji, najwyżej się połączy przez słuchawki na telefonie. Kill. I jeszcze raz. Myślę, że teraz mi się uda jak nic. Dobra, wyprostujmy. Udało się, nice. No to pierwszy challenge mamy ze sobą. Teraz drugi challenge. Myślę, że jeden z trudniejszych. On będzie takim... Poczekajcie, bym musiał bedrockiem sobie tam uzupełnić. Bedrock. Mamy bedrock. Bierzemy slime bloka. Elytrę wyrzucamy tu. Gdzie jest to? Nie było widać elytry? No kurna. Walimy najpierw slime bloka. A później, oczywiście 360 mile widziana. Prawie. Właśnie coś takiego trzeba zrobić. O, nieźle. Ale trzeba od razu to zrobić. Mi się nie udało akurat. Czekajcie, podłożę sobie bliżej skrzynki. 360, nie wiem, poczwórna, pięciokrotna, dziesięciokrotna. Pięciominutowy lag. Nie mogłem sobie wziąć tego slime bloka kolejnego. Tych cyknych, o właśnie coś takiego trzeba zrobić. O, coś takiego, tylko że trzeba się znaleźć w tej wodzie. To, że ja najpierw postawiłem wodę, później zniszczyłem slime bloka, więc woda musi być na Y1 albo 2. Chyba Y2. Najpierw wiatro. Najpierw slime block. Nie udało się. Jeszcze raz. Jeden jeszcze raz. Tam zawsze mi się myli, że tam się coś pali, a to są dynie. Dobra. 160. Udało się! Wow! Nie sądziłem, że to tak szybko się uda. Dobra, i ostatni challenge, bo to były dwa challenge, jeżeli się nie mylę. Co ja mogę wymyśleć? Dajcie mi chwilę i się namyślę. Nie ma co najpierw. Nie wiem, czy to jest możliwe. Najwyżej to sobie wytnę.
Wyżej, czekajcie, teraz spróbujemy sobie. Nie wiem, czy to w ogóle jest realne do zrobienia, czy nie. Dobra. Elytra się... To jest do zrobienia na podwójnej F5. Zeskakujemy. Palamy elytrę. Ja bym musiał się dokładnie ustawić. Palamy elytrę. Za bardzo, za bardzo. Muszę elytrę później odpalić. Ustawiamy się. Nie, nie o to mi chodziło. Nie, to jest raczej niemożliwe. Wiem. Dodajemy sobie fajerwerki. Firework Rocket 64. Czy to są te... Tak, to są te, które odpalają się. I Ace Bird. To my game. Na sam początek lecimy sobie wiadrem na sam dół. Zwykłe wiadro. Wiadro zostawiamy na jednym klocku, które można podmienić. Set block. Koordynaty bloku. Powiedzmy, że... Play. Na tym bloku stawiamy wiadro. To jeszcze raz. I lecimy fajerwerkom do góry. Na ten sam blok oczywiście. Mam takie fajerwerki, że one strasznie wolno działają. Tyle zrobiłem. Skręciłem. Jeszcze raz. Dobra, może inaczej po prostu. Wyrzucamy elitrę, wszystko, fajerwerki, nieważne co to tam było. Wiadro znajduje się na tamtym klocku. Po prostu ustawiamy się na klocek. I walimy wiadro. Trzeba go złapać i dopiero po chwili wziąć. Może inaczej, wiadro leci sobie. Trochę skręciło. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. I teraz lecimy. Hitboxy mogą pomóc albo przeszkodzić. Prawie. Prawie mi się udało. Dlatego teraz sobie polecimy i postawimy właśnie na bloku gliny wiadro. Po niej woda zniknie cała. Dobrze. Wiadro mi zniknęło. Dobra. Pilnijmy się. Jest to trudne wiadro, nie powiem. Ale jest ono do zrobienia. Tak wiem. Powinienem to zrobić komendą summon item. Powinno się udać. Dobra, kill. Te klatki doulewają. Ja tu nic nie mam. Dobra, ustawiamy się. I lecimy na ten klocek. Tak, miałem zły slot. Najlepiej to by było to zrobić na serwerze. Wtedy jedna osoba sobie stoi na dole i po prostu kładzie nam tutaj wiadro. Tylko teraz nie widać. Teraz widać. Nie widać, trochę widać i widać. Dobra. Stawmy się. Prawie. Robi wielką różnicę. Wiem, że to jest możliwe. Teraz w ogóle mi się nie udało tego zrobić. TP koordynaty, na których jestem, tylko że jeden. No. Też będę się czepał. Trochę krzywo, niech będzie tak. I lecimy ostatni raz. Ostatnie wiadro. Myślę, że teraz się uda. Nie to. 2, 5, 6. I lecimy. Jak się killnę, to wtedy mam lagi. Udaje mi się walnąć wiadro, ale nie wiem, czemu mi to nie wychodzi. Dobra, może inaczej. Postawmy sobie wiadro trochę wyżej. Może coś takiego.
Teraz się spróbujmy zepnąć. Drugi wal. Dobra. Ładnie, pięknie. Udało się, dobra. Można to zrobić z trzema kratkami wyżej. Jest to możliwe do zrobienia. I cóż, nominuję do tego właśnie was, drodzy widzowie. Możecie to nagrać, przysłać na mojego Discorda. Wasze wiadra, jak wam wychodzą? Może ja też spróbuję wasze wiadro kiedyś zrobić na live'ie. A ja się z wami żegnam, bo już 3 minuty po dzwonku jest u mnie i mam lekcję. Dzięki za oglądanie, siemanko, cześć, papa. Jau!